studenci mają okazję pod okiem swoich profesorów, asystentów malować na dowolne tematy. Jak widzicie, są to bardzo zróżnicowane prace, zarówno pod względem stylistycznym, jest pejzaż, jest trochę abstrakcji, jest figuracja, praktycznie naprawdę są też prace takie przestrzenne, więc rzeczywiście studenci sporo pracy w to wkładają. Wiele prac jest na naprawdę niezbyt poziomie artystycznym, bardzo się cieszę. Oczywiście podczas preleriat jest też okazja, żeby studenci mogli wymieniać doświadczenia między sobą, żeby mogli rozmawiać z profesorami, asystentami z innych uczelni, zdobywać nową wiedzę. I każdego wieczoru była część seminaryjna, czyli były wykłady profesorów, asystentów oraz gościa specjalnego zaproszonego na plenariadę. Potem wernisaż, rozdanie nagród, relacja pożegnalna. Bardzo sympatycznie się z wami, nie chcę, żeby się obawiłem, ale przebywałem, obserwowałem naszą twórczość. Może też chcesz jakieś słówko powiedzieć na temat plenariady czy uczestnictwa? Bardzo dziękuję. To ja tylko powiem, że taka plenariada, taka forma pleneru, w którym spotykają się trzy różne uczelnie artystyczne, trzy różne pracownie o bardzo zróżnicowanym programie, daje szansę na niesamowitą konfrontację studentów, jak i profesorów. Także wydaje mi się, że to jest doskonała idea i nam jest przede wszystkim bardzo miło, że zostaliśmy zaproszeni na ten plener w takim miejscu, jakim jest Kazimierz. I to dało naprawdę bardzo ciekawą, to była okazja dla studentów na taki bardzo fajny rozwój, także bardzo dziękuję. Ja dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że prace, które tutaj Państwo widzicie, po pierwsze chcę powiedzieć, że jest wydany folderek taki z tej plenariady tylko. I to jest pierwsze 19 prac, które tutaj wiszą na tej ścianie, numerowane są od 1 do 19. To są prace studenckie. Prace profesorów i asystentów są w tej małej sali tylnej, one nie są przedmiotem aukcji. Natomiast można składać oferty zakupu tych prac i też wszystkie środki uzyskane będą przeznaczone na konto Fundacji Galerii Sztuki Stalowa, która między innymi będzie współfinansowała kolejną edycję plenariady oraz inne formy wsparcia dla młodych twórców.